Aleksy Fiodorowiczu. Piszę do pana w tajemnicy przed wszystkimi i przed mamą. I wiem, że to brzydko. Ale nie mogę dłużej żyć, jeśli nie powiem panu tego, co zrodziło się w moim sercu. Ale o tym nikt, oprócz nas dwojga, do czasu nie może się dowiedzieć. Ale jakże ja panu powiem to, co chcę panu powiedzieć? Papier, jak powiadają, nie rumieni się. Ale zapewniam pana, że to nieprawda, że rumieni się równie dobrze jak ja. Drogi Alosza, kocham pana. Kocham od dzieciństwa. Wybrałam pana w swoim sercu, aby się z panem połączyć i w starości pospołu życia dokonać. Oczywiście pod warunkiem, że pan opuści monaster. Co się tyczy naszych lat, to poczekaj. Ile tam prawo wymaga? Do tego czasu na pewno wyzdrowieję. Będę chodziła o własnych siłach i tańczyła, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Widzi pan, jak ją to wszystko obmyślała. Jednego tylko nie mogę sobie wyobrazić. Co pan pomyśli o mnie, kiedy pan to przeczyta? Śmieję się wciąż i dokazuję. Rozgniewałam pana poprzednio. Ach, Aleksy Fiodorowiczu, co będzie, jeśli znów się nie powstrzymam, jak głupia, i roześmieję się, patrząc na pana. Przecież będzie pan uważał, że jestem obrzydliwą śmieszką i nie zaufa moim słowom. Dlatego błagam pana, mój drogi, jeśli ma pan litość nade mną, proszę jutro nie zaglądać mi zbytnio w oczy, ponieważ będę musiała się roześmiać. Tym bardziej, że będzie pan w tej długiej sukience. Dlatego, jak pan przyjdzie, niech pan wcale nie patrzy. Tylko na mamę. Albo przez okno. Oto napisałam do pana list miłosny. Mój Boże, co ja zrobiłam? Alosza, niech pan mną nie pogardza. A jeżeli zrobiłam coś bardzo złego i zmartwiłam pana, niech mi pan wybaczy. Teraz tajemnica mojej może na wieki straconej reputacji jest. Dzisiaj na pewno będę płakać. Zobaczenia. Straszliwego zobaczenia. Lisę.